Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. W tym wyzwaniu przez najbliższe 7 dni podejmuję się jeść tylko i wyłącznie racje żywnościowe żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Polski, więc jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Ja też nie mam pojęcia, co w tych paczkach się znajduje, dlatego tym bardziej temat jest interesujący. Mam tutaj racje z Francji, racje z Polski i racje ze Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo w tym wyzwaniu daję sobie następne wyzwanie, jakim będzie gra w World of Tanks. Wydaje się, że idealnie pasuje kontentem właśnie do jedzenia racji żywnościowych. Mnie namówili przez kod z bonusami. Na starcie dostaję czołg sowiecki premium T-127, dodatkowo 500 sztuk złota i 7 dni premium. Każdy z Was też może skorzystać, więc zostawiam Wam link w opisie filmu. A no i bym zapomniał, mój tata też był czołgistą, więc zobaczymy, jak mi pójdzie w wirtualnych potyczkach. Siemano, dzień pierwszy. Spróbuję chyba racji żywnościowej z USA na sam początek, później przejdziemy do Polski, później Francja. Spaghetti with beef and sauce. Ciekawe co to. Po treningu zimny prysznic i idę szamać. Mam ze sobą opakowanie amerykańskiej armii. Teraz zobaczymy, co jest w środku. Jakieś gumy do rzucia, nie wiem, cukier, łyżeczka, zestaw cały. To jest, co to jest? Mój angielski jest trochę kulawy, także nie przejmujcie się. Nie mam pojęcia, co to. O, masło orzechowe. To lubimy. Jest Kamil, który mi wszystko przetłumaczy, bo ja to mówię, jestem kulawy z angielskiego. Kamil. Tomasz, byku, jakiś deserek. To z brązowym cukrem, cynamonem. Czekaj, nie, bo to jest w środku jedzenie, ale to jest otoczone. Do tego olewasz wody, a tu jest żarcie. Kosmiczne posiłki. Po raz pierwszy w życiu mam z tym do czynienia, więc nie wiem jeszcze co z czym się je. Wiesz co, chyba po prostu jak wlejesz tu wodę, to ona nabiera jakieś reakcje chemiczne i zaczyna ci to podgrzewać. Aha, to? No. Zobaczymy. Jakby to będzie ciężkie. To się zrobiło bardzo ciepłe. Odlałem wodę. No i zobaczymy, co się wydarzy. Nie można się do niczego przyczepić. To jest naprawdę dobra. Bardzo mi się podoba to, że da się to podgrzać mając tylko zimną wodę tak naprawdę. Porcja nie jest jakaś kosmiczna, dlatego skrobia się da po tych typ. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i powiem Wam, że nie mogę doczekać się następnych posiłków, bo serio, ciekawi mnie to. No i jadę teraz do Bib Bros, będziemy nagrywać odcinek do nich na kanał. Co jest? To jest właśnie mój pierwszy posiłek i nagrywam od 44 godzin. Ja jem to. Co to? Racje żywnościowe, żołnierzy. A my mieliśmy właśnie challenge, kto najdłużej wytrzyma bez jedzenia i... Napierdzielę ten zakład. Ale dalibyśmy jadę dużo, tylko przez to, że plan gdzieś mamy zdjęciowy, to bylibyśmy wszyscy nie dożyć. Ja dałem spokój wczoraj już. To jest mój posiłek numer 2 dziś. Dobra. Z kolegami fajne. Daj koledze drugiemu też. Troszkę. Ej, zajebiste to jest, dobra. Naprawdę, smaczne. To tikka masala będzie cisnę komaczkę. Okej. Kurwa, ja, dobra. Wszystko nagraliśmy, teraz jadę do domu i spróbuję sobie troszkę popykać. Nie wiem czego się spodziewać, ale mam czołg. Jem masło orzechowe i poszedłem sobie jeszcze po suszoną żurawinę. Bardzo lubię. Przyznam Wam, że wcześniej dużo słyszałem na temat tej gry, ale jakoś nie miałem zaparcia, by zacząć grać. Najbardziej jara mnie fakt tego, że wszystkie mapy są inspirowane prawdziwymi lokalizacjami, a jest ich ponad 30. Dodatkowo są nowe pancerne pojazdy. No i fajnie będzie zobaczyć, co tam w wojsku śmiga. Nigdy nie zwracałem na to uwagi i może będę potrafił rozróżnić głos silnika po tym tygodniu. No i jest 11 nacji czołgów, w tym Polska, więc wiecie, jakie wybiorę oczywiście. A wy? Jakie wybraliście czołgi? Dajcie znać w komentarzu. Muszę nalać wody dotąd i potem zakleić, zostawić na chwilkę i zobaczymy, co będzie. Jest bardzo słodka. To jest na pewno odczuwalne mega. Czas na ostatni posiłek. Tutaj jest jakiś chleb z witaminą C i z magnezem. Do tego winogronowe coś do posmarowania na chleb. Tutaj jest jakiś shake. Tak wygląda moja kolacja. Bardzo smaczne. Musicie tego spróbować. Serio. Siemanko, jest dzień drugi. Będę zabierał się za rację żywnościową polską. Tak to wygląda. Koncentrat napoju herbacianego
I tak się prezentuje moje śniadanie. Dwa sucharki. Ten napój herbaciany jest mega smaczny. Jeszcze z zimną wodą w ogóle robi robotę. Te suchary już nie są takie pyszne. Widać, że muszą wytrzymać sporo w trudnych warunkach. Czuć taki posmak chemiczny trochę. Jakby benzynowy nawet. Jadę właśnie do pracy i zabrałem ze sobą baton zbożowo-owocowy, który będzie służył mi jako drugie śniadanie. Smaku całkiem przyjemny. Dobry. Ja wróciłem do domu głodny jak wilk i będę zaraz podgrzewał jedzenie sposobem wojskowym. Zobaczcie, co się dzieje. Normalnie leci para i to się gotuje. Czas na obiad, podgrzany. Wygląda mało apetycznie, ale pewnie jest smaczniejsze. Bardzo smaczny. Podgrzało się idealnie. Smakuje lepiej niż wygląda. I po obiedzie kawa. Jadę właśnie zostawić samochód mojemu sprawdzonemu mechanikowi, żeby przygotował auto do sprzedaży, bo A5 będzie na handel 2008 rok, 1.8 TFSI, więc jakby ktoś chciał zdjęcia jakieś, wiecie, to piszcie do mnie. Cisnę sobie. Plus mieszanka owoców lifilizowanych. Już któryś z moich widzów mnie wyczaił. Dodatkowo na racjach żywnościowych czuję się trochę głodny, bo tych kalorii jest niewiele, ale na plus. Bardzo smacznie, nie wiedziałem, że wojsko je tak dobrze, jutro racja francuska i najbardziej podoba mi się jej opakowanie, więc zobaczymy, jaki będzie środek. Dzisiaj trzeci dzień mojego wyzwania, biorę się właśnie za rozpakowanie racji żywnościowej z Francji. Na tą chwilę pod względem ilości posiłków Francja ma przewagę, zobaczymy, jak będzie ze smakiem. Znalazłem też kawkę, na tej racji będę najbardziej najedzony. Kawa bardzo dobrej jakości, mega smaczna. Lecę sobie właśnie do pracy, zabrałem czekoladowe herbatniki i batonika z gorzkiej czekolady. Niestety to jest zestaw, który podgrzewa, a ja nie mogę sobie na to pozwolić ani w domu, ani na balkonie. Więc zostaje mi zjedzenie zimnego. I otwieram lasagne. Tak wygląda lasagne. Bardzo dobre. Normalnie jak u mamy. Do tego batonik z kawą. Wróciliśmy ze spacerowania i zjem sobie deser. Bardzo dobre. Racje żywieniowe dla francuskiego wojska według mnie są najlepsze. Jutro wracam do racji USA. Będę miał inne opakowanie z innym zestawem żywieniowym, więc zobaczymy. Może jutro to przebije. Siemanko, dzień czwarty. Pracę żywnościową dla USA. Wszystko to jest bardzo do siebie podobne. To jest do podgrzania. To jest główne danie. Wołowina z barbecue. Są jakieś tortille. Tutaj. No, więc to będzie moje śniadanie. Z serowo jalapenową pastą taką. Dzisiaj trochę mało tego jedzenia na śniadanie. Generalnie, wczoraj nie byłem głodny, przez dwa dni poprzednie byłem głodny, więc dzisiaj wypada na to, że będę głodny. Dobrze, że chociaż to jest smaczne. Wróciłem już do domu, jestem mega głodny, ale nie chcę wieprztykać z grubej amunicji, jedząc w tym momencie obiad. Dlatego poczekam sobie jeszcze, zjem za chwilę to ciastko, które tam tak smacznie wyglądało w tym brązowym opakowaniu. Kurde, się wkręciłem i gram cały czas. Idę zaraz na świeże powietrze. Wszedłem sobie na hulasie, na świeże powietrze. Już się czuję jak taki typowy gracz. Godziłem się tylko po to, żeby zjeść danie główne. Gotuję się już. Smakuje zdecydowanie lepiej niż wygląda. Siedzę sobie, oglądam serial. Nie wiem, nie wiedziałem jak zacząć. Nie no. A tak poważnie to Karol wyciągnął mnie na... Tak, piszemy do siebie. Ja właśnie piszę SMS-a do Maksyma. Takie spotkanie w 21 wieku. Piszemy do siebie, to jest Wi-Fi party. Racja polska. Zobaczymy, co tam się w środku znajduje. Bigos z kiełbasą jest na przykład. Tu tak po polsku bardzo. Na śniadanie będę miał mielonkę z herbatnikami. Na polu bitwy znalazłem pomidora. Po sucharkach z konserwą jadę całą energię wykorzystać na treningu. Mam nadzieję, że mi wystarczy.
Po treningu baton zbożowo-owocowy o smaku wiśnią. Hej, poznajcie Madzie. Madzia wam pomachała. Czas odgrzać sobie bigos. Przydałoby się do tego jakąś bułeczkę, ale i tak wygląda apetycznie, pachnie tak samo. Jem to i wyobrażam sobie, jak polski żołnierz w czasie jakiejś przerwy zaczyna odgrzewać sobie taką szamkę. Przyjechaliśmy sobie na spacer. Cisza i spokój. Może jakiś survival. Wróciliśmy ze spacerowania i przyszedł czas na ostatni posiłek. Sucharki z dżemem truskawkowym, o, można tak to nazwać. Dżem truskawkowy wysoko słodzony, czyli odwrotność tego, co jest w sklepach, ale jestem bardzo głodny. Wstałem i jadę teraz do urzędu załatwić jedną sprawę, ale nieważne. Zabrałem ze sobą rację francuską i bardzo się z tego powodu cieszę. Dzisiaj dzień szósty, więc nie będę chodził głodny na pewno. W racjach ze Stanów Zjednoczonych i z Polski chodzę głodny, tych kalorii jest sporo mniej. Jeśli chodzi o francuskie, no to tak jak widzicie, jest to pełna paka, duża. Chciałem wam pokazać jedną rzecz. Mój tata kiedyś był czołgistą, nie wiem czy wam mówiłem czy nie. I mam tutaj zegar, najprawdziwszy zegar z czołgu T-56 Merida. Tata mi opowiadał takie coś. Pamiętam jak jeszcze działał, już nie działa niestety. Pewnie trzeba go oddać do zegarmistrza, ale tak, to jest zegar, który znajdował się właśnie w T-56. Schudniałem troszeczkę. Identyczna racja jak tamta, tylko te dania główne się trochę różnią. Deser jest ten sam, widzę, mega słodki. Czas na drugie śniadanie. Konserwa z jakimiś słonymi biszkoptami, ciasteczkami. No, a potem biorę się za granie, laptop już jest gotowy. Za chwilę cisnę dalej, podbijając swój level. Mam już jakiś czołg na 7 poziomie, więc chyba całkiem nieźle. Czas coś sobie szamnąć. Francuska szamka. No to już takie średnie w smaku, więc tak samo smakuje jak wygląda. Trochę potrenowałem, teraz trening z podopiecznymi. Później wracam do domu, coś tam sobie szamnę. Tu mam deserek jeszcze. Siemanko, dzień siódmy. Od rana praca, potem trening i po treningu będę jadł rację z USA. 290 kalorii, jakiś cake. Bardzo dobry. Po treningu idealny, świeżutki, pyszny. Szkoda, że tak mało. Kurde, dopiero kończę tak naprawdę jedno wyzwanie, a już jutro zaczynam następne. Całe życie na challenge'u. Czas na obiad. Chili and macaroni. To będzie na później. To będzie na później. Obiad pachnie niesamowicie. Dodatkowo robię sobie fruit punch. Zalaję wodą. Wygląda jak jakiś smoothie z truskawkami. Smaczne, jak kompocik. A jeszcze sobie pogram przed pracą. Dzisiaj jeszcze nie grałem, ale już nadrabiam. Jakby ktoś chciał stworzyć jakiś team, to dawajcie znać. Ja wezmę sobie to. A dodatkowo wezmę sobie gumę, bo mam cały czas te gumy i jeszcze ani razu jej nie spróbowałem, więc zobaczymy. Są cukierki stworzone z samego cukru. 32 gramy? Na kolację wołowinka z sero jalapeno, takim sosem. Dzisiaj już zjedzone wszystko, więcej nie mam nic do jedzenia. Jestem trochę głodny. Ale dam radę. Końcówka ostatniego dnia, jutro zaczynam nowe wyzwanie, także jestem podekscytowany tym, co będę robił jutro, a raczej czego nie będę robił. No, także tak, pewnie jeszcze obejrzymy sobie jakiś serial dziś. Jak widzicie, udało się wytrwać, mimo że nie było to najtrudniejsze wyzwanie. Było to dość ciekawe doświadczenie, bo nie wiedziałem do tej pory, jak jedzą żołnierze. Jeśli chodzi o racje żywnościowe z Polski i Stanów Zjednoczonych, te porcje były niewielkie, chodziłem głodny, natomiast porcje były zróżnicowane. Jeśli chodzi o racje francuskie, jak widzieliście, duża paczka, dużo jedzenia, natomiast paczka jedna i druga, te które jadłem, były praktycznie takie same. Pamiętaj, że jeśli masz dla mnie jakieś wyzwanie, koniecznie zostaw komentarz z propozycją na takie wyzwanie. Wpadaj na mój Instagram, Maksym Ziółkowski, i widzimy się w następnym odcinku.